Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na filmik kosmetyczny. Bardzo dawno takiego filmiku na moim kanale nie było, a tak naprawdę mój kanał zaczął się od filmików o kosmetykach. Zaczęłam Wam pokazywać kosmetyki, które lubię, które używam. I tak ostatnio właśnie przeglądałam swoją szafkę, bo robiłam porządek i mówię, kurczę, mam kilka perełek, może powinnam usiąść i nagrać taki filmik i podzielić się z Wami tymi perełkami, które ja używam i które naprawdę się u mnie sprawdziły. Także jeżeli macie ochotę zostać ze mną i zobaczyć, co przypadło mi ostatnio do gustu, to zapraszam Was serdecznie. Więc zaczniemy może od kremu do twarzy. Ja często w ogóle pokazuję Wam te kosmetyki również na Instagramie. Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie. Tam pokazuję i dzielę się na przykład czymś, co przypadło mi do gustu albo coś, co się u mnie sprawdza. I chyba kilka razy mi się wydaje, że pokazywałam Wam właśnie ten krem. To jest akurat krem do twarzy z firmy Chanel. Jest to jeden z lepszych kremów, jakie ostatnio używałam, dlatego jest to moje drugie opakowanie. Twarz po tym kremie jest tak aksamitna, tak ładnie nawilżona, ja nie mam żadnych problemów, oczywiście nie zapycha ten krem, wiecie, nie wywala mnie po tym kremie, nie ściąga mi skóry, tylko ta skóra jest właśnie taka, nawet po nocy, bo jak używam na dzień i na noc, nie mam osobnych kremów na dzień i na noc, to muszę Wam powiedzieć, że po nocy, jak wstaję, to rano ta twarz jest taka, nie wiem, jak taka baby face, taka bardzo, bardzo delikatna, ta skóra nawet jest taka aksamitna. Ja Wam bardzo serdecznie polecam, jeżeli macie okazję wypróbować sobie, dostać jakąś próbkę z tego kremu, to jest ten nawilżający, jest jeszcze taki żel, ale ja mam akurat w formie kremu, to polecam Wam serdecznie. Drugi krem, który używam bardzo często, ponieważ u nas po prostu się używa kremy z filtrem non-stop, to jest SkinCeuticals, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, ten krem. Z tej firmy, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, z SPF-em 50+, bardzo wysoka ochrona i ja Wam muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych kremów, jakie do tej pory używałam. Mam jeszcze jeden nieotwarty z innej firmy, który mam nadzieję niedługo przetestuję, jak mi się ten skończy. Ale do tej pory jest to jeden z lepszych kremów dla mnie, które ja używałam. Uwierzcie mi, jak nasmaruję twarz, to nawet ta twarz nie jest później czerwona. Czasami zdarzało mi się, że po kremach do twarzy z filtrem, mimo wszystko będąc na słońcu, tutaj słońce jest bardzo silne, twarz miałam zaczerwienioną. Po tym kremie nic się nie dzieje. Twarz się nie świeci, nie zostawia nam takiej białej powłoki. Jak dla mnie, jak w tym momencie, dla mnie to jest krem numer jeden i tak samo fajnie sprawdza się pod makijaż. Makijaż się nie roluje, nic się z nim nie dzieje, także ja jestem bardzo, naprawdę bardzo z niego zadowolona. Wam te wszystkie produkty podlinkuję, żebyście mogły sobie o nich poczytać, ale teraz będzie w Polsce niedługo lato, polecam Wam naprawdę. Kolejna rzecz, którą tutaj już jak widzicie kończy się, praktycznie się już skończyła, jest to tonik do twarzy i to jest tonik z firmy Shiseido Pureness i muszę Wam powiedzieć, że jest to też jeden z lepszych toników, jakie używałam. Ja nie wiem, ale za każdym razem jak kupię jakiś tonik, to po przemyciu twarz zawsze mam taką ściągniętą, taką suchą, że nie mogę doczekać się, kiedy nałożę kremu. Tutaj nic takiego się nie działo, pięknie pachnie, bardzo delikatny, bez alkoholu. Jak dla mnie był to też numer jeden, tylko problem jest chyba w tym, nie wiem, tak mi się wydaje, ja go nigdzie nie mogę już znaleźć. Mi się wydaje, że on jest wycofany, ale jeżeli będziecie miały okazję gdziekolwiek go znaleźć, wypróbować, zobaczyć, kupić, to bierzcie bez zastanowienia. Jest to jeden z lepszych naprawdę toników, jakie używałam. Miałam wrażenie, że ten tonik tak naprawdę powodował, że przywracał balans tej skórze i taka, nie wiem, taka była po prostu odświeżona. Ja rano się nie mogłam doczekać, kiedy przemyję twarz tym tonikiem i też po zmyciu makijażu nie mogłam doczekać się, kiedy po prostu przetrę sobie twarz właśnie tym produktem. Także jeżeli macie okazję, to kupujcie. Teraz przejdziemy do kolorówki. Parę rzeczy, które się u mnie ostatnio bardzo sprawdziły i bardzo, bardzo je lubię, więc podzielę się z Wami tą informacją. Są to dwa podkłady. Jeden jest to z firmy Dior i tutaj nie mam opakowania, ale jest to Dior Backstage i ja mam w kolorze 2W. Jest to bardzo dobry podkład, bardzo go lubię. Tak jak wiecie, ja nie lubię mocnego krycia, więc on jest taki delikatny, jest taki właśnie na lato bardzo dobry. Dlatego Wam go pokazuję, bo będzie u Was się robiło coraz cieplej i na pewno będziecie szukały fajnego, lekkiego podkładu, żeby nie używać takich, wiecie, co tu stoi, moje włosy, żeby nie używać takiego ciężkiego, to jest rewelacyjny produkt.
nie ściera się, bardzo ładnie się blenduje ze skórą, nie waży się na twarzy, a uwierzcie mi, że wypróbowałam go w bardzo ekstremalnych warunkach pogodowych, ciepłych, także naprawdę świetny produkt. A drugi to jest z Chanel i to jest Chanel Ultra Le Teint, jeśli tak to się wymawia, i to jest z tej nowej serii, ponieważ jest jeszcze chyba Le Teint Ultra i to jest ta starsza wersja, to nie, to ja mam tą nową wersję, ja mam w kolorze BD31. Jest to tak samo podkład, który bardzo moim zdaniem jest podobny do tego Diora, bo jest również delikatny. Akurat mam dzisiaj ten na twarzy, to i tak podejrzewam, że nie widać, bo aparat inaczej oddaje. Ale tak samo jak ten Dior, pięknie stapia się ze skórą, ładnie się blenduje, nie waży się, nie robi maski. Nie wiem, po prostu jest bardzo taki lekki, nie ma może takiego mocnego krycia, no chyba żebyście go budowały i nakładały go dosyć dużo, to wtedy może tak, ale jest bardzo delikatny i muszę wam powiedzieć, że to są dwa naprawdę świetne produkty, świetne podkłady, także jeżeli macie możliwość też wzięcia próbki, wypróbowania, to ja wam jak najbardziej te dwa podkłady polecam, zwłaszcza na lato. Następnie mamy dwie maskary, które lubię po prostu na tym samym poziomie i też wam je pokażę. To jest maskara z firmy Chanel, którą już wam pokazywałam wiele, wiele razy i to jest maskara, która pogrubia nasze rzęsy, pięknie rozczesuje, długo trzyma się na rzęsach, nie odbija się właśnie na powiece. Bardzo, bardzo, bardzo ją lubię, ale na równi z tą maskarą lubię tą maskarę z Hourglass. I właśnie ostatnio też sobie tą kupiłam, już dużo ją używałam, więc ostatnio kupiłam sobie tą z Hourglass i też ją bardzo lubię. Ona powoduje, że nasze rzęsy są pięknie rozczesane, mamy wrażenie, że pogrubia, podkręca. Także nie, ja mam wrażenie, że ta maskara robi wszystko i jest to Extreme Lash Mascara. Są to dwie maskary, które są rewelacyjne i które ja wam osobiście polecam. Następna rzecz jest to żel do brwi. Jest to żel do brwi z Anastasii Beverly Hills i już wam pokazuję, nie mam tutaj opakowania. Ja mam medium brown i to jest w takim opakowaniu. Też świetny produkt. Ja używałam różnych tych żeli do brwi i jest to jedna z lepszych, moim zdaniem. Bardzo ładnie rozczesuje, bardzo ładnie jakby trzyma te brwi w miejscu, ale nie powoduje, że one są takie nienaturalnie sztywne, tylko macie wrażenie, że one są po prostu cały czas ładnie uczesane. Także świetny produkt. Jeżeli szukacie dobrego żelu do brwi, polecam wam serdecznie. Produkty do włosów, o których muszę tutaj wspomnieć, bo są naprawdę świetne. Ja gdzieś też widziałam te produkty u kogoś, ktoś gdzieś je polecał chyba na Instagramie i pomyślałam, że wypróbuję. I to jest firma IGK, nie wiem czy ona jest dostępna w Polsce, ale wydaje mi się, że pewnie tak, a jak nie, to na pewno przez internet możecie zamówić. Pierwszy to jest suchy szampon. I to jest suchy szampon, miałam Charcola Detox. Ja bardzo lubię też szampony z Batiste. Uważam, że są super jakości, ale po spróbowaniu tego numer jeden. On jest w kolorze moich włosów, więc jak ja go sprayuję, to tak naprawdę nie zostawia tej białej powłoki, że czasami jak wysprayowałam sobie tym jasnym szamponem i źle gdzieś nie wsmarowałam dokładnie, nie rozczesałam, to wyglądało jakbym miała pasmo siwych włosów, a po tym szamponie się nic nie dzieje. Bardzo ładnie odświeża, pięknie pachnie i przede wszystkim ładnie unosi nam włosy u nasady głowy, więc jak mamy na przykład takie, wiecie, już takie 2-3-dniowe włosy, to one zazwyczaj są takie oklapnięte, a po tym szamponie te włosy stają się naprawdę, naprawdę odświeżone, jakbyśmy po prostu miały świeżo umyte. Także bardzo fajny produkt i bardzo wam go polecam. A drugi to jest z tej samej firmy, tutaj już prawie nic nie ma. I to się nazywa Good Behavior. Jest to produkt, który ma za zadanie wygładzić nam nasze włosy. Przez 24 godziny ma jakby kontrolować nasze puszenie się włosów. I na przykład tutaj w tym klimacie, gdzie jest non-stop wilgoć, moje włosy ogólnie się bardzo puszą, bardzo kręcą, a to ma za zadanie właśnie je tak jakby prostować, trzymać je tak jakbyśmy miały keratynę na włosach. Ma w sobie też spirulinę, więc no ma coś w sobie dobrego również. I muszę wam powiedzieć tak,
Odkąd ja to kupiłam, ten produkt używam non-stop po umyciu. Zawsze na wymyte włosy, na takie, wiecie, już lekko wyschnięte, nie na mokre bardzo. Po prostu ja sobie robię to, sprejuję i potem suszę te włosy. Wiem, że można robić tak, że jak pasmami na przykład sprejujemy i potem możemy właśnie prostować, to jest jeszcze lepszy efekt. Albo na przykład jak układamy, ale pamiętajcie, że po tym nie bardzo się kręcą włosy, przynajmniej moje, bo ja któregoś razu wysprejowałam, zapomniałam i chciałam nakręcić. Loki się długo nie trzymały, więc znaczy, że działa, że prostuje te włosy. Pięknie pachnie. Uwierzcie mi, ten produkt ma tak ładny zapach. Znaczy wiadomo, zapach rzecz gustu, ale jak on ładnie pachnie. Jak ja lubię, kiedy włosy właśnie mam już potem wysuszone i czuję ten zapach na włosach. Ja mam wrażenie, że po tym jak stosuję ten produkt, włosy mi się nie przytuszczają tak szybko. Mam bardziej lśniące te włosy i właśnie takie, nie takie napuszone, jakbym, wiecie, tak jak jest w wilgotnym pomieszczeniu, że włosy się kręcą i puszą i rozdwajają, to po tym się takie coś nie dzieje i ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona i już wiem, że jak mi się skończy, to na pewno kupię sobie drugi taki sam. No i tutaj jest wegański, cruelty gluten free, jakbyśmy mieli to zjeść, i też ma na przykład UV protection, nie ma parabenów i tak dalej, także naprawdę bardzo fajny skład i bardzo fajne działanie. Także ja Wam serdecznie polecam te dwa produkty. Jeżeli macie dostęp, albo jeżeli macie dostęp, żeby zamówić sobie na internecie, to ja bym się nie zastanawiała. I ostatnie dwie rzeczy to są lakiery do paznokci, o których chciałabym Wam wspomnieć. Wy tam w Polsce pewnie je dobrze znacie, ale może nie wszyscy. Są to lakiery z firmy Semilac i to są lakiery 5 w 1, akurat w kolorze delikatnym, takim różowym, i jego mam właśnie na paznokciach, a ten drugi mam taki soft beige, czyli taki beżowy, taki delikatny beżowy kolor. Dlatego wspominam o tych akurat lakierach 5 w 1, dlatego że uważam je za rewelacyjne. Po prostu można tak zaoszczędzić czas, ponieważ nie potrzebujemy do nich żadnego base coatu, żadnego top coatu, po prostu nakładamy kolor, wkładamy w lampę i gotowe. Tak jakbyśmy po prostu chciały sobie normalnie pomalować paznokcie, no tylko potrzebujemy utwardzenia w lampie. Lakiery trzymają się tak samo jak normalne lakiery hybrydowe. Te lakiery też mogą posłużyć nam do przedłużenia płytki, bo one są dosyć gęste, więc możemy sobie na przykład, nie wiem, na tych papierkach takie, co się przykleja, można sobie tam przedłużyć. Moim zdaniem świetny produkt. Też Wam polecam. Także to tyle. To jest kilka produktów, o których pomyślałam, że Wam wspomnę i pokażę Wam, co się u mnie sprawdza, bo dawno nie pokazywałam po prostu kosmetyków takich sprawdzonych u mnie. Oczywiście zaznaczam, że wszystkie te rzeczy kupiłam sama, bo wiem, że jest teraz masę filmików na YouTubie, które są filmikami sponsorowanymi. I ja sama po prostu czasami mam problem, żeby wsłuchając kogoś uwierzyć, że czegoś nie reklamuje. No niestety, takie czasy. Te produkty to są po prostu moje produkty, które ja zakupiłam za własne pieniądze. Przetestowałam na własnej skórze i dlatego Wam je polecam. Jeśli ktoś z Was używał któryś z tych produktów, piszcie na dole, z chęcią poczytam, czy się u Was sprawdziły, a może się nie sprawdziły, może byłyście niezadowolone z któregoś z produktów. A tymczasem będę się z Wami żegnała i zapraszam Was na następne filmiki. Pa!